Dobry! Dobry! No, przecież to gospodarz, kurwa. W piecu napalone. I potrafi, i da radę. O, węgielka podsypał. Leń nie dam. No? Mówię, że leń! A w to w piecu wczoraj napaliłeś, tak? Nie, dzisiaj. A wczoraj paliłeś? Nie. Nie? Nie. Nie zimno było? Nie. A no to jak nie, to nie. A gdzieś tam, to nie rozpocząłem. Rozwalę. No i dobrze. Ale ciepło? No cieplutko masz, no. Elegancko. A ty myślałeś, że ja rozwalę, czy nie? No, tak zastanawiałem się. Bo ty leniwy jesteś, ale... Ale pokazałem, że nie. Pokazałeś, że nie. Dupa zmarznie, to napalisz. Przepraszam bardzo. Ja wiele lat paliłem. No ja wiem, ale ostatnio nie paliłeś. Bo był nie. No nie chciało się. Nie, nie to, że nie chciałem, ale nie. Bo nie miałem jest, palić, jak ja miałem jest, człowieka, który mógł palić. No który za ciebie palił? Tak. No ja wiem. Ale wiesz, i tak zapalił, ale na wszystkie poszedł tu. Że przeżył jego autorów lupczy dwie na zimną i na duchówkę i to ciepło tam. A ja zamknąłem całkowicie, wyczyściłem środką i... No i dobrze, dobrze. Zrobiłem po twojemu. Jak będzie potrzebny węgiel, powiesz, ja przyniosę kolejny worek, tak? Nie, przywieźć trzeba brać, dlatego, że tamte na razie nie ruszę. A dlaczego? Bo to? Bo tu lepsze. Ale ja powiem tobie tak, jak będzie zimno i będzie zima, to stąd bliżej lepiej tu ciągać, niż stamtąd nowy. No to jest prawda. No, racja? Racja. No. A już w górę się nie kupać. Wracali. Ale góra już jeszcze cofnieje. Dobra, starczy tego skórzania. Bo się zmęczysz jeszcze. Dawaj, wstawię ten kurzec. O, cieplutko masz, kurde. Co tam było? Skrzynce. A widzę, tak? Jutro odbiorę. No. Dobra. I do czytania. Do czytania, ale tam nie będziemy dużo czytać. Nie, Wiesiek. Jaki Wiesiek? Choiński. Napisał? Tak. Tak? No. Naprawdę. Tak? Dobra, nie pokazuj, bo tam adres jakiś. No. Wiesław Choiński, tutaj ja przeczytam. Siadaj, i bliżej siadaj. Krzysiek pisze do ciebie, siadaj. Żeby się pogodzić. Ale, bliżej. Pisze, to ścisz telewizor. No widzę, że pan teraz poznaje faw ochroniarski, co? Dlatego na chwilę przyszedłem, chciałem jakoś wyjaśnić to nieporozumienie. Nie wyjaśnił pan? Krzysiek pisze do ciebie, żeby się pogodzić. Ostatnio jak gadalim, to mnie wkurwiłeś, ale przesadziłem trochę, jak cię pognałem. Przepraszam ogółem za to, jak to wyglądało. Wywalili mnie z chałupy za niepłacenie. Nie mam gdzie iść. Różnie między nami było, ale ze względu na pamięć mego brata, twego przyjaciela Janka, czy weźmiesz mnie do siebie do domku? Inaczej chyba zdechnę na ulicy w Szczytnie, Szczuczynie. Szczuczynie. Nie mam gdzie iść, odkąd i brat, i matka nie żyją.
Ciężko jest, chyba wiesz sam, bo Wojtek też ostatnio odeszedł. Nie miej mi za złe, jak kurwy na ciebie słałem. To ty też to robił. Jak człowiek człowiekowi. Ja nie słałem. No ty nie. Bliźnim bliźniemu. Pomóż mi, Krzysiek, bo zdechnę tu na ulicy w to zimę. Przyjedź do Szczuczyna i weź mnie do siebie. Będę gotował ci, rąbał drewko i co nie tylko, aby dach był i ciepło. Przyjedź proszę, bo ja komórki nawet nie mam. Inaczej zdechnę. Pozdrawiam cię, Krzysiek, i zdrowia życzę. Wiesiek Choiński, o. A pokaż kopertę tą. Tak, Wieśku. Pokaż mi, ja nie będę pokazywać. Adresu nie. No nie, a ty mów do niego. Wieśku, kochany. Ty, no Szczuczyn. Adresu nie pokazuj. Nie, nie pokażę adresu, ale Szczuczyn. No bez kitu, patrzcie, chłop, ludzie. Powiem, dziękuję tobie za list. Ale widzisz. Tak pokażę. Człowiek z człowiekiem się nie zejdzie. Drzewo z drzewem się nie zejdzie. Ale człowiek z człowiekiem się zejdzie. I Bóg, daj, i Bóg zawsze mnie wynagradza. Bóg, Pan Jezus, Matka Boska. Ja ciebie, jak wtedy przyjechałem do ciebie, chciałem zabrać. Od razu. Chciałem zabrać, ażeby ty był u mnie. Żeby mnie pomagał i tak dalej. Ty mnie różnymi słowami pojechałeś. Trudno się mówi. Ale ja jestem taki człowiek, bo mnie mama, tata, brat, wszyscy nauczyli do biednych wyciągać rękę. Tak jak Bóg, Pan Jezus. A później jak wy staniecie na garbie, to wy odbijecie się od tej ziemi. Robicie się wyższe, bogatsze ode mnie. To wy? O, ja nie potrzebuję ciebie już. Ja mam ubranie. Ja mam wszystko. Dziękuję, takie owaki. Nie, Jesiu. Napisałeś prawdę, że zdechniesz. On nie napisał, że zdechniesz. Że... Nie pisze, że zdechnie. Że on zdechnie. No. No. Czekaj, nie otwieraj tego listu, proszę tutaj do Wieśka. I? Może będzie oglądał. Ja będę gadać i mogę otworzyć. No ale to później zobaczymy ten list. I powiem tobie, Wieśku, że przyszła Kryśka na Matyśka. Jest takie przysłowie. Każdy, wiesz... Przyszła Kryśka na Matyśka, tak? Tak. U nas na armii mówili. I powiem tobie... Ale jaki brał? Nie. No właśnie. No mów do Wieśka, bo to może i faktycznie Wiesiek napisał. Pieczątka jest poczta Szczuczyn. I powiem tobie, że Wieśku. To weź sobie jedną tam, jedną tą. Przepraszam, ale leki muszę wziąć. No weź, spokojnie. To najważniejsze. Masz jeszcze jedną malutką. Tu. Mhm. Muszę zapić. Zapij. No i co z tym Wieśkiem w końcu? Zastanawiam się bardzo. No to myśl. Jeżeli będziesz kulturalny, uczciwy, mnie przeprosisz. No to przeprasza cię w liście. Ale mało tego. Obezwałeś mnie wulgarnymi słowami. No ale teraz tego żałuję. Powiedziałeś, spierdalej, chuju. Tak. Nie chciałeś nawet ręki podać. Ja, niebolak, z hulacą, wyszłem z samochodu. Nie wiem, kto mnie zawiózł, chyba Rafał. No ja byłem z tobą. A, ty. No. Jarek. I Jarek widział, jak ja leciał, wyszedłem z samochodu i szedłem do ciebie. I organista był wtedy. Tak. O. A ty powiedziałeś, spierdalej. Nie chcę ciebie znać. Wiesz co? Widzisz, nie wiem, czy to prawda, że ciebie wyrzuciła z domu, z mieszkania, ale
jeżeli to prawda, to Bóg, Pan Jezus, ciebie, powiem, nauczył, Matka Boska, że człowiek przyjechał godny, uczciwy, sprawiedliwy, który chciał tobie rękę podać. No tak było. Porozmawiać. Uczciwie. A ty mnie wyzwałeś różnie. Trudno. Nie wiem, czy ciebie brać, czy nie, bo wiele takich osób, wiesz, wywijają się na garbie moim, a później mnie wyzywacie. Wiesz, bardzo, bardzo, bardzo się zastanawiam nad tym. Bardzo. Bo może ciebie ktoś nauczył. Weź, wybijesz się. Bo będziesz parę tygodni, wybijesz się i wyzwiesz się go. Knurów. Bo może przejedziesz. Knurów. Knurów. Od kurskiego. A później powiesz, spierdalaj. Tak. Ciebie nauczają menele. Dzwonią do ciebie, a ty słuchasz. Słuchaj. Słuchaj sobie. Ja żyję pomalutku. Jak żyję, to żyję. Ale żyję. Mam węgiel. Mam drzewa. Co najważniejsze, sam palisz. I sam palę. No. Dzisiaj rozpaliłem w piecu. Jarek niech powie, że cieplutko jest. Cieplutko. No wczoraj pod kocem siedziałeś. Myślałem, prosiłeś mnie, żebym przyniósł węgla, drewka. No. Bo było zimno. Pod kocem siedziałeś. No, a dzisiaj nie. A dzisiaj ciepło masz. Nie jest za gorąco, jest w sam raz. No. A bo wiesz, ten węgiel z workiem, to wiesz, taki wiesz, nie za bardzo ciepły. Dobry właśnie, w sam raz. Chyba niedawno wsypałeś. Wiesz, co? Chyba niedawno wsypałeś. Tak. Bo pełny piec, no. No. No i do Wieśka. Jak I, tam? I Wieśku, jak to widzisz? Ciężko widzę z tobą. Ciężko, bardzo. Czego byś żądał od niego? Gdyby tu był, ja nie mówię, że tu będzie, nie? Spokoju, niewyzywania, przeproszenia na kolanach. O nie, no kurwa. Nie, na kolanach, bo dosyć mnie wyzywania. No ale ty to... Ostre jadę, nie? No, za ostro. I powiem Wieśku, jeżeli chcesz, zapraszam. Ale nie wybijeć się na mnie. Tylko będziesz przynosić węgiel, będziesz przynosić drzewka. Ja będę rozpalać w piecu. Jarek przyjedzie, naprawi mi piec. Mam specjalne narzędzie do naprawienia. Naprawię. Jarek pomoże. I będziemy... Będziesz chodzić do sklepu. No to z Duna weźmiemy. Z Dun Tomek pomoże. Nie. Nie pomoże? Nie chcę jego. Nie chcę. Nie chcę. Zabrał. Ja wiem, gdzie jest. U swojej menelki. Niech będzie. Niech tam posuwa ją. A dzwoniłeś? Co? Wiele razy nie odbiera. A sygnał jest, czy nie? Jest. A spróbuj. Ja nie będę dzwonić. Jak chcesz, to dzwonię. To spróbuj, no zobacz. Ja zobaczę, czy jest sygnał. On do mnie też nie dzwonił. Wyłączony. Bo tamta menelka, wiesz, zabrała telefon. To nie umie, że telefon leżał, że wydzwonił, gdzie chciał do menelów, a tamta za mordę. Telefon na stół, dawaj, ja rządzę, chlamy, chlej i koniec. Chlej sobie, Tomeczku. U mnie chlać nie będziesz. I tak samo mówię do Wieśka. Wieśku, jeżeli pijesz alkohol, spożywasz, tutaj nie masz nawet co myśleć. Bo u mnie nie ma alkoholu, ani piwa, ani wódki, ani wina i innych trunków alkoholowych. Ja tylko spożywam... A pokaż ten list jeszcze. Wieśko, od Wieśka ten list pokaż. O, tam położyłeś, na kocu.
Tu? No mi pokaż list ogólnie, pokaż mi. Adresu ja nie chcę. Jego pismo. Jego pismo? Jego, ja poznaję. Poznajesz? A gdzie widziałeś jego pismo? Jak u mnie był. Jak u ciebie był? Z mamy. Świętej pamięci. No ciekawe, kurde. Bardzo jestem ciekawy właśnie. Pokażę. Może ktoś rozpozna, czy to jego pismo. O. Adresu nie pokazuję. Adresu nie ma co pokazywać. Szczuczyn na pewno. No. O. To mówisz, że jego pismo, tak? Tak. Ja od razu poznałem na... Proszę. Na kopercie. I powiem tobie, że Wieśku, zastanów się dobrze. Czy chcesz tu przyjechać? Czy chcesz przyjechać? Czy nie? Bo listem, pisanie, to wiesz co? A on prosi, żebyś ty po niego przyjechał. Ja jechać nie będę. Nie, tak? Nie. Bo co, ja będę wydawać pieniądze? Wezwał mnie, wyrzucił mnie, ja chciałem podać rękę, zaprosić do samochodu, porozmawiać, wiesz, i tak dalej. Może ciebie zdenerwowało, jak organista ciebie chciał nagrać. Nie wiem, ale powiem tak. Jest słowo Boże dobre, mógłby podejść, cześć. Proszę mnie nie nagrywać, ja nie chcę. Ja bym powiedział dla organistego i Jarek, że zgaś kamery i Jarek by zgasił kamery. Nie było ciebie na kamerze, nic tylko... Ale Krzysiek, bo my nie sądziliśmy, że go spotkamy, tak? To przede wszystkim. Tak. No. I widzisz, nawet kobieta ciebie wyrzuciła z domu. Z domu, bo to nie mieszkanie, bloku, ale dom. I widzisz, miałeś kawałek ze kajutki, bo to ani dom, ani tylko rudera. Miałeś tam kawałek pokoju, ale może zacząłeś chlać, bo ja wiem z czego. Że nie ma mamy, nie ma brata, Janka, bo Janek tobie wszystko remontował. Janek mnie mówił, tobie na pewno zabrali dom. Dom. Po Janku, po mamie, w Szczucinie. Mhm. Albo mieszkanie. Jak w bloku mieszkałeś, to mieszkanie zabrali. No gdzie w bloku? To w tym domu mieszkał tam. Nie. To jemu to zastępcy dali. A no może stąd wyrzucili też? Ja nie wiem, no. A tutaj mieszkała właścicielka. On może chlał. Nie płacił. Nie płacił. Może wiesz, raz, że nie płacił, a drugi raz chlał może z menelami. To wiesz, jego namawiali, wiesz, Szczucinianie, to wiesz, przyprowadzał, to wiesz, ta gospodyni powiedziała, won, pieniędzy dawaj za pokój, tak. No mogło tak być, no, ja nie mówię, że... Czy za kajutka, czy nie, ale patrz, Jarek mieszka, on tobie, Wiesiek w bloku, to też by jego wypierdolniczyli by z żoną, z dziećmi, żeby nie płacił. Przyszedłby spółdzielnie mieszkaniowo, bo on w bloku mieszka. Za fraki, won. Na ulicę. A jak? Tu bym przyszedł. Co? Tu bym przyszedł. Na pewno. A gdzie bym poszedł? Przyjąłby mnie? A czemu nie? Tak? Ale wtedy bym musiałby pomagać. No a co, nie pomagam ci? Nie, pomagasz. No. Ale wiesz, tym bardziej. No samochód, to... nie samochód by zostawiał. No a jak? No tak. Powiedziałbym, Krzysiu. Zielonego by sprzedali tego. Żeby nie. Ople nie. Zielonego. Ople? No. A, tak. I na pół pieniądze. No. Na pół? Nie, na pół. No nie? Nie. O. No to 1/3. Tobie, nie. A reszta mi. Nie. O, tak. Nie? Nie. O. I wiesz, powiem tobie, pomogłoby drzewka rąbać, pomogłoby piec rozpalać, naprawiać piec i tak dalej. Do tego byś oczekiwał od Wieśka też, tak? Wieśek nie umie naprawić. Ale chodzi mi, wiesz, no, żeby drzewko porąbać, czy tam... No tak. No. Jak trzeba popiłować, ale on piły nie umie uruchomić, ale ja jego by nauczył. I może pomalutku by, wiesz, piłował. Wiesz, a ty by przyjeżdżał, patrzył, wiesz, i
No to co? To ostatnie zdanie do Wieśka. Wieśek, powiem tobie tak. Ja jechać nie będę po tobie, po ciebie. Po tobie tak, ale po ciebie nie. Nie będę, wiesz, jechać do ciebie, prosić cię na kolana. Bo to jeszcze ten list, taki wiesz, ja wiem twoje pismo, charakter, ale powiem, mógłby za ciebie napisać, wiesz, kolega. I wiesz, ja zajadę z Jarkiem, to wiesz, później znowu powiesz, a wypierdalaj, a chuj i tak dalej. Nie, nie będzie palenia paliw. Dlatego, że wiesz, paliwo drogie, to będzie zależało od Jarka, nie ode mnie. Bo moje samochody stoją, ja ledwo chodzę, ten Wiesiek, to wiesz, najwyżej jak chcesz, to ja mogę, możesz uzgodnić z Jarkiem i mnie wezmę Jarek. Niech napisze jeszcze jeden list. Napisz list do mnie i wiesz. Czy na warunki, jeżeli będzie oglądał, ja nie wiem, czy ktoś, może ktoś mu powie. Jeśli to on napisał, to może ktoś mu powie, przekaże. Jeżeli podasz rękę na ulicy i uklęknie i przeprosisz mnie, wiesz, i no pieniędzy nie masz, bo napisałeś, że nie ma grosza, to ja wiem, będziesz żądać ode mnie pożycz. Nie, Wieśku, nie będzie pożyczania. Nie będzie. Ile zarobisz u mnie, tyle dostaniesz. A będzie płacić Jarek tobie. I powiem tobie, nie będzie dużo płacić, tylko ja z Jarkiem uzgodnię. Jeżeli chcesz, no już mogę, jak Jarek zgodzi się, to mogę ja poświęcić się, przyjechać do ciebie. Ale bez obelgów do mnie i do Jarka, tylko normalnie, kulturalnie. To czekamy na potwierdzenie tego listu, kolejny list. Dzień dobry, listem. Dzień dobry, przepraszam i tak dalej. No, wiem, że byłem na grobie twojej matki, byłem na grobie twojego brata. Nie raz, ale trzy razy. Raz nie znaleźliśmy, Jarek nie znalazł raz. Postawiliśmy znicze kwiaty na innej, ale niech ta osoba też ma. No a niech ma, a coś się stało? Nic się nie stało, no. Ale fajnie, Jarek. Ale na następnego dnia pojechaliśmy i znaleźliśmy. No. I postawiliśmy znicze, postawiliśmy, jeszcze mama żyła, postawiliśmy znicze, kwiatki postawiliśmy dla Wieśka. Później dowiedziałem się, że twoja mama odeszła. Współczuję tobie, Wiesie. Bardzo współczuję. Bo wiem, co to śmierć. Wiem, co to śmierć rodziny. Wiem, co to odejście rodziny, z rodziny członka. Osoby bliskie, bardzo bliskie, mamy. Jak mama, jak mnie, pamiętasz, Wiesiek, jak ja broniłem, chcieli was wyrzucić z bloku w Białymstoku. Pamiętasz, jak Janek przyjechał, świętej pamięci, i przyjechał do mnie i mu już pomóc. Pomogłem od razu, nie wiem, czy to woził mnie Jacek, czy wtedy Rafał woził. Nie wiem, ale ktoś mnie woził, zajechaliśmy wszędzie i do spółdzielni mieszkaniowej i wszędzie. I do tej pory byliście, aż ja powiedziałem, nie, szabas panie, bo dostaniesz 100 bizynów zaraz, kierowniku. Nie będziecie wyrzucać ani Janka, ani mamy, ani nikogo, ani Ochońskiego, nikogo. Nie. Janek pokazał dokumenty. No, Krzyśku, bo już 25 minut mówisz o tym. Ostatnie zdanie do Wieśka. Wieśku, ostatnie zdanie. Jeżeli chcesz, mogę przyjechać. Napisz list, czy to sprawiedliwy list, czy nie. Sam napisz do mnie, bo umiesz pisać i tak dalej. Bo ubierałeś się jak inżynier, jak profesor. U mnie, do mnie przychodziłeś. Ale ja ci powiem, przynosiłeś z Jankiem, no nie będę ci ubrania, to wiem skąd przynosiłeś, nie będę mówić. Ale jest takie to wyrzeczenia,
że tam czyściutko ubrania nie trzeba było brać ze świetników, tylko brać od razu z tych. To niedrogo, 12 zł nawet kosztuje. Ja sam nawet jak coś takiego, jak miałem nogi, chodziłem, patrzyłem, mam ubrań do groma, wiesz. Będziesz ubrany, tak? Będziesz ubrany, ja ci pomogę. Umyty. Będziesz, mam tą wodę, mam wszystko ciepłą, zimną, piec mam, maszynkę elektryczną mam, boiler elektryczny mam, że będziesz co rusz się, kąpać się. Mam prysznic i jest co, będziesz czyściutki. Ja kupię tobie na początek ręcznik, majtki, spodnie, wszystko. No, majtki też trzeba kupić. No a jak? Nie wiem jaki to rozmiar nosi, ale z Jarkiem pojedziemy. Tu blisko jest sklep taki, że nie trzeba będzie brać ze śmietników, nie, ale będzie czyściutkie ubranie, piękne, ładne. Niedużo ubrań będziesz miał, ale będziesz czysty, umyty. Nawet mam żelazko i jak chcesz, to wypracujesz. A jak nie, to kobieta przyjdzie i wypracuje. No nie, to, i to co? To co? To Wieśku, potwierdź ten list w jakiś sposób. Napisz drugi. Może i wtedy przekonamy. I może, tylko niech napisze. No. I potwierdź, że to ty pisałeś, a nie kto inny, a nie kolega. I wiesz, że powiem tobie, chcę żyć z każdym człowiekiem, z każdym osobą, z każdym, chcę mieć każdego przyjaciela. Tak jak Bóg, Pan Jezus nakazuje, Pan i wszyscy święci. Chcę być i wyciągam rękę do każdego, Manela. Nie chcę, żeby wy spożywali alkohol i nie chcę, żeby wy byliście Manelami. Nie chcę. To mnie serce boli. Mam, ktoś namalował widok, mnie jak promienie biją od mojego serca do was, że wy mnie wyzywacie różnie. Od kurwów, od wszystkich łachudrów. Nie! Ja takim nie jestem. Ja jestem człowiekiem uczciwym, bo mnie mama, tata, brat, wszyscy, dziadek, babcia, najważniejsze sobie nauczyli mnie, jako młodego człowieka jeszcze. Uczciwości. Uczciwości, sprawiedliwości, godności, rzetelności. Pomagać dla biednych. Ja to robię. Ja to robię. I wiesz co? Nawet jak chcesz, to wystaram się tobie tutaj, w Białymstoku, mieszkanie i będziesz, aby żeby tylko miał pieniędzy. I pomogę tobie w załatwieniu mieszkania. Jedzenie załatwię, wszystko. W domu pomocy. I będziesz tam mieszkać, będziesz żyć jak lord. Nie będziesz mnie potrzebować. Nic. I wiesz co, wiecie, naprawdę, naprawdę, wiesz, opanuj się i przeproś mnie na kolanach, tak jak ja mówię, bo już mam dość tego obrażania różnie wulgarnymi słowami. A zwłaszcza o ciebie, myślałem, że ty, jak my zajechali, jak ja zajechałem z tym, no ze mną, Jarkiem, to wiesz co? To ugościsz, przywitasz. Ty mnie ugościł, dobrze. Choć miałem wtedy pieniądze, choć pójść kawałeczek, powiedzieć tak, Krzysiek, ja nie mam dużo pieniędzy, chodźcie. Co mam, to postawimy na stół. Ja by dużo nie jadł tam. Nie. Ale do domu trochę by wziął. Co? Do domu. Nie. Z dwa kotlety nie pier. Na drogę. No, na drogę, tak. No na drogę wziąłby. No. Wiesz co, Wiesiek, a ja by tobie jeszcze kupiłby ze sklepu jedzenie, bo miałem pieniędzy. Drugie tyle by kupił mu. Tak, o. Że miałyśby full w lodówce, pełna zapchania lodówka byłaby. Także Wieśku, potwierdź, wyślij kolejny list i wtedy... Jak nie wierzysz, przemyślimy. Wieśku, jak nie wierzysz, Wieśku, to jak żył. Czy to ty, czy nie ty?
jak żył Wojtek. Krzysiek, dobra, bo już pół godziny. Jak wystarczy. Żył Wojtek, to niech potwierdzi Jarek, że ja nosiłem nie torbę, ale 3-4 torby ze sklepu. Wywalało się na śmietnik. Jarek mówił, i Wojtek mówił sam. Nie kupuj tyle rzeczy, Krzysiek. Prawda to, Jarek? Było tak, Krzysiek. Ile ty kupowałeś? Ty potrafiłeś jechać i wydać 700 zł. Tak. Mnie to głowa bolała od tego, jak ja to zobaczyłem. Ile ty rzeczy kupujesz? I ty potrafiłeś 2 razy w tygodniu jechać. Tak. I po co to było? A potem do Choboka. Tak. Bo tego nie przejesz. Nie. Dupa nie wysra tego. No tak, Krzysiek, taka prawda. I wiesz, a teraz masz tylko tyle, ile potrzebujesz. Tak. Zgadza się? Wiesz, no. Widzisz, Wiesiek, że potwierdzę to... Potwierdzam. Ten. Widziałem to na własne oczy. Ten, nie Wiesiek, ale Jarek widział na własne oczy to. I świętej pamięci Wojtek też mnie opierniczył. Nie kupuj. I Jarek miał nicie opierdalą za jedzenie. Mówi tak, patrz, ile rzeczy się marnuje. Ile ty pieniędzy wydajesz. A ja miałem pieniędzy full, wiesz, i mam. A to widzisz, a to czemu kiedyś powiedziałeś dla pewnego człowieka z Warszawy, że ty nie masz co jeść, głodujesz? No, widzisz, jak to szybko wychodzi kłamstwo? I wiesz, bo ja chciałem Wojtka utrzymać. Utrzymać, żeby jadł, tłusty był, dosyte, żeby jadł. Byli i boczki, byli i polęgwiczki, byli i baleron, i selceson. A, nie tak, Jarek? Rybę po grecku, jak ty kupowałeś, to nie w pojemniku takie, co ja tobie przywożę. Ale w reklamówce, kurwa. W torebce. W reklamówce takiej tej, co bułki się ładuje. No. W reklamówce, kurwa, jednorazówce. Tyle ryby po grecku się kupowało. No. No. A śledzi co? To samo. Ile ja tego wypierdoliłem z tego werandy tej? Tak. No. Dobrze, dziękuję. Dziękuję. Wieśku, potwierdź. Potwierdź, czekamy na wiadomość. No.